Jeśli zgodnie z doniesieniami swoich fanów jednak żyje, to w styczniu skończył 82 lata. Ale według oficjalnych danych i zgodnie z oficjalną wersją, dziś mija 40 lat od śmierci króla. Elvis Presley, ikona popkultury XX wieku, po 4 dekadach nadal jest uwielbiany. Nie tylko przez tych, którzy go pamiętają, ale również przez młodsze pokolenia. Rodzice zachęcają do słuchania. Dzieci niejednokrotnie zarażają swoją miłością do króla rodziców. Tak było na przykład w przypadku państwa Solichów. No, zaczęło się, jak kupiliśmy płytę, tak? Gdzieś 10 lat temu. Pamiętasz to? No, troszkę bardziej chyba przypadek, bo tak. Gdzieś tam ten Elvis był u nas w tle, ale może nie jakoś tak bardzo. Niemniej jednak kupiliśmy tą płytę tak po prostu do słuchania sobie w samochodzie. Jeden z kawałków, dokładnie chodzi o Wooden Heart, nam się bardzo spodobał. Syn wtedy nawet się troszeczkę z nas wyśmiewał, że po prostu takie jakieś starodawne płyty kupujemy. Dzień dobry, Szczepan Solich. Urzekł mnie swoją osobowością i muzyką. Śpiewasz go, grasz go. Jego piosenki są trudne w wykonaniu? Tak, wydaje mi się, że trudne i jedne piosenki z większym powodzeniem wykonuje, jedne z mniejszym, ale wydaje mi się, że jest dobrze. Love me tender, love me sweet, never let me go. Nazywam się Dani Kaspary, jestem prezesem krakowskiego fanklubu Elvisa Presleya. Elvis żyje w Krakowie między innymi, prawda? No Elvis żyje wszędzie, w naszych sercach, domach, umysłach, wszędzie po prostu. Ile w Krakowie jest fanów Elvisa? Znaczy takich zrzeszonych, około 50 myślę fanów jest. A dużo jest takich, co nie podlegają po żadne stowarzyszenia po prostu. Stawicki Stanisław. Pamiętam doskonale dzień, kiedy zaskoczyła mnie śmierć Elvisa Presleya. Wtedy wchodziło takie pisemko popołudniowe Echo Krakowa. I idąc z pracy, czytałem i czytam, pisze Elvis Presley nie żyje. To nie tylko był szok dla mnie, ale dla wszystkich fanów, bo wtedy jeszcze każdy go pamiętał. Piękny, młody, przystojny, 32 lata. Z mojej strony tak wygląda, że tato lubił bardzo tą muzykę w domu, był prawie rówieśnikiem z Elvisem Presleyem i został im tą pasję do króla. Te wszystkie gadżety, krawaty, to wszystko, płyty. Był pierwszy film z Kurtem Russellem Elvis. To szedłem 15 km do kina, żeby zdążyć na ten film. To był 80. rok, czyli 3 lata po śmierci Elvisa Presleya ten film się pojawił. Mam na imię Ada. Mój tata i mój dziadek słuchają, więc mi się też spodobało. Oh my darling, I love you and I always will. Fani Elvisa spotkali się dziś przy jego pomniku na Alei Presleya w Krakowie w pobliżu skałek Twardowskiego. A w Elvisa wsłuchiwała się Katarzyna Maciejczyk.